przyniosłam sobie parę zieloności z ogrodu. Zaraz będę montować jakieś śniadanie, ale najpierw muszę się zająć kuchnią, bo tutaj jest pełno w zlewo zmywaku. Tam też jest coś do schowania. Tutaj jeszcze reszta do rozładowania naczyń, więc zaraz się za to zabieram. I od razu przyjemniej, jak teren jest ogarnięty, wszystko zrobione. Wiecie co, zostawiłam sobie naczynia po prostu jeszcze z wczoraj wieczora. Nie pamiętam, kiedy coś takiego zrobiłam, zawsze muszę mieć tu zlewo zmywak wypucowany, ale ostatnio już nie miałam na to siły, szczerze mówiąc, i po prostu wszystko tutaj, wiecie, wymyłam, wysprzątałam, ale jednak te naczynia zostały i dopiero dzisiaj rano poszły do zmywarki. No tak, tryb wakacyjny mi się włączył, słuchajcie. Dzień dobry, witam Was w kolejnym vlogu, bo jeszcze się nie przywitałam, także teraz Was witam serdecznie i miłego dnia Wam życzę. Ja sobie właśnie robię śniadanie z moich składników przyniesionych z ogrodu. Dzisiaj nie mam pomidorów, bo po prostu wszystko zostało wyjedzone. Pustki w lodówce, pustki tutaj na półce mojej warzywno-owocowej, więc dzisiaj będzie coś na zielono, ale dobrze. Nasze ogóry, słuchajcie, są przepyszne, super słodziutkie, jak to fajnie, jak można sobie pójść i zerwać z własnego ogródka coś. Dobra, to robię śniadanie. Śniadanie gotowe, nawet pistacje się tutaj wpasowały kolorem. Wafelek z masłem orzechowym, tak dla odmiany, rodzynki, no i moje zieloności i jem śniadanie. Dopijam kawę i tak się zastanawiam, co dzisiaj na obiad zrobić, ale chyba zdecyduję się na tą właśnie kaszę bulgur z warzywami i z fasolką. Bardzo lubimy. To jest naprawdę fajne, szybkie, w miarę danie, nie wymagające jakiegoś długiego stania przy kuchence, więc pewnie na to wypadnie. Listę sobie zrobiłam, paru rzeczy, które są mi potrzebne do kupienia i do tego dania i w ogóle tak do lodówki, bo jest pusto. No i pewnie zaraz się zbiorę i pojedziemy do sklepu. Jestem już z powrotem. Dzisiaj się wybrałam do Lidla na zakupy, nie do tego, o którym Wam ostatnio opowiadałam, że nie ma gdzie zaparkować. W innych nie ma problemu i jest to do zrobienia. Poza tym było mało ludzi, super. Wzięłam wody. Ja wiem, że ja Wam mówiłam kiedyś, że ja piję wodę przegotowaną, w sumie dzieci też, i ona tam sobie stoi oczywiście,
ale wiecie, nie tylko ja tu mieszkam. Inni członkowie rodziny też wolą wodę pić, na przykład gazowaną, dlatego taką właśnie kupiłam. Wiem, że jest to plastik, ale wiecie, wszystko jest w plastiku, nawet kremy, więc musielibyśmy niczego nie używać. Wzięłam również jajka, winogrona, bo jakąś tam miałam na nich zniżkę, pomidory malinowe, uzupełnione, bo były braki duże, ale już nie ma. Dobra, cukinia, bo będzie mi potrzebna do obiadu, który będę za chwilę robić, i papryka też do tego celu. No i jeszcze wzięłam jabłka, bo na pewno sok zrobię. Marchewki jeszcze mam, trzymam je w lodówce, w słoiku zamknięte z wodą i przechowują się naprawdę super. Także fajna metoda. Bób dzisiaj był za 10, takie półkilowe opakowanie, więc spoko. Tutaj miałam kupon na te chrupki, takie chipsy, to się nazywa wielozbożowe, fromaż, więc wzięłam sobie dwie paczki, znaczy nie sobie, tylko dzieciarni w sumie, chociaż wszyscy lubimy, one są bardzo dobre. No, więc już będą na zapas. Wafelki, bo też się nam skończyły już. Skorzystałam sobie też z tej opcji 2 za 1, czy jakoś tam 1 plus 1, nie wiem. W każdym razie jeden olej był gratis. Ja wiecie co, przeważnie smażę, jak coś już smażę, to na maśle klarowanym albo sobie mieszam właśnie, że dolewam trochę oleju wtedy i właśnie do tego celu go kupiłam. Nie używam go dużo, raczej właśnie się staram inne rzeczy dodawać do jedzenia. Mleko. Dobra, co my tutaj mamy? Serek śmietankowy. Nawet nie wiedziałam, że jest w takiej formie z pilosa, bo chyba kiedyś nie było. Nie wiem, ja jakoś tam dawno w sumie w Lidlu nie byłam. Maślankę wzięłam, bo pewnie zrobię koktajl, tak myślę. Mamy tyle porzeczek w ogrodzie, że można wykorzystać jak najbardziej. Orzeszki takie niesolone, ja takie właśnie najbardziej lubię, takie kupuję. Tutaj mam woreczki śniadaniowe, tu jeszcze wzięłam rodzynki, no i jakieś tam wędliny oczywiście, jakąś taką, musi być z kurczaka, bo wiecie, dzieci są w domu, polędwicę pieczoną, właśnie tą z tej serii pikokowej, Peacock Pure. I jeszcze taką szynkę wieprzową, dzisiaj mi się trafiła z etykietką za pół ceny, więc jak najbardziej zjemy w pierwszej kolejności jogurty, takie tylko 3 składniki. Też dla mnie nowość, bo nie widziałam ich wcześniej w Lidlu, ale pewnie już są od jakiegoś czasu, tylko tak jak mówię, mnie tam chwilę nie było. Dobra, 2 śmietany, bo też się nam skończyły prawie. Tutaj mam szprot w sosie pomidorowym i wzięłam filety z kurczaka, których już właśnie dawno nie kupowałam, a jak już, to zawsze staram się brać właśnie tego. Dobra, i ostatnia rzecz to jest żółty ser. Takie duże opakowanie, 2 razy po pół kilograma. Fajnie właśnie, że ono jest podzielone na pół i można sobie otworzyć połowę i nam nie wysycha, chociaż jak ja kupuję takie, wiecie, duże, kilogramowe też opakowanie, to po prostu dzielę go i część sobie mrożę. Super sprawa i zawsze ser w zapasie mam, nawet teraz mam zamrożony, ale wiecie, kupiłam tamten, nie wleży, jak kiedyś się obudzę rano i się okaże, że nie ma sera żółtego, to zawsze będzie w zamrażarce, a rozmraża się bardzo szybko, także można spokojnie sobie na to pozwolić. Dobra, rozpakowuję te zakupy, ale gorąco jest, słuchajcie. Także zrobiłam to wszystko szybko, szybko przyjechałam do domu, żeby to schować już do lodówki, bo naprawdę w samochodzie pokazywało mi 36 stopni. Także słuchajcie, mamy tropiki w Polsce. Okej, dobra, rozpakowuję to wszystko i działamy dalej.
zabieram się za przygotowanie obiadu. Mam tutaj bakłażana, który jeszcze był w lodówce, taki rozkrojony, więc go zużyję do tego dania. Kupiłam taką niewielką cukinię, więc w sam raz, tam w przepisie jest 1/3 cukinii, ale ja sobie trochę zwiększę te porcje, czemu nie. Jedna papryka, pół cebuli i 3 ząbki czosnku. Wszystko to teraz będę kroić w kosteczkę. Wszystkie składniki mam już przygotowane, więc jest tak, pół cebuli pokrojonej, 3 ząbki czosnku, papryka, tutaj mam cukinię i bakłażan. Bakłażan to jest tak dodatkowo, jak mówiłam, cukinia tylko jest w tym przepisie, ale ja, ponieważ chcę zużyć, to dodam. Z przypraw mamy sól, pieprz, kmin rzymski, słodką paprykę i kurkumę. Tutaj mam kaszę bulgur 100 g, mam pomidory w puszce i białą fasolkę razem z zalewą, wszystko się wrzuca i jedna szklanka bulionu. Ja dodałam ten, który zawsze kupuję w Rossmanie. Tutaj mam po prostu pół kostki, w gorącej wodzie się rozpuszcza. Taka niecała szklanka u mnie, ponieważ to jest taka szklanka, która ma 300 ml, więc po prostu nigdy nie leję tak do pełna. Ale oczywiście zobaczę, ponieważ dodaję więcej tych składników, jeśli chodzi o cukinię i bakłażana, więc możliwe, że trzeba będzie jeszcze troszkę dolać, na przykład wody. Zobaczymy. Dobra, tutaj jest cały przepis. Pokazuję Wam, pochodzi z kwestii smaku. Są składniki, tutaj jest wykonanie. No i zaraz zobaczycie, jak ja to danie robię. I danie obiadowe mam gotowe. To było w sumie takie 15 minut takiego gotowania bez mojego udziału. Fajnie, szybko, można sobie to zjeść na przykład z grzanką, można bez niczego, można jeszcze serem żółtym utartym posypać, tam w propozycjach było chyba jeszcze awokado. Także wiecie, tutaj jest dowolność. W tym przepisie jest jeszcze szpinak. Ja nie dodawałam, bo nie mam i szczerze mówiąc, to jeszcze nigdy nie robiłam tego dania ze szpinakiem. Muszę kiedyś spróbować. No, ale na razie po prostu robię tak i myślę, że to też jest ok. Fajne danie. Później wiecie, do miseczek i no i zjadamy. Sobie wody trochę. Włosy umyłam niedawno i słuchajcie, tak mi teraz jest gorąco, po prostu czekam, żeby mi wyschły, już są prawie takie suche i muszę to pospinać, bo to jednak jest
No, grzeje tutaj w szyję, no nie? Na zewnątrz też jest ciepło, ale w cieniu jest fajnie, jest wiatr. Ja zaraz się wybieram do ogrodu. Muszę przesadzić sansewierię, troszkę ją rozsadzić na dwie. I jeszcze coś tam porobię, może w ogrodzie zobaczymy. W cieniu myślę, że będzie fajnie. Na razie łyk wody. Moi mili, przychodzę się już z Wami pożegnać z łykiem wody, bo jest bardzo, bardzo gorąco, naprawdę upał na zewnątrz niesamowity. No jest lato wprawdzie, no nie, ja to uwielbiam, mimo tego, że to jest męczące, ale po prostu kocham taką pogodę, kocham to błękitne niebo, wiecie, jak patrzę w górę, to po prostu czuję, jak spływa na mnie energia, także mimo tego, że wiecie, para idzie uszami, ale naprawdę lubię taki stan rzeczy. Właśnie wróciłam z ogrodu, trochę podziałałam, odchwaściłam, podlałam, przesadziłam, więc jest ok. No, zaraz muszę się zebrać jeszcze w całość, bo niedługo czas szykować jakieś obiado, kolację w sumie, bo jeszcze nie zjedliśmy nawet tej kaszy z fasolką, więc ona będzie pewnie na taki czas już właśnie obiadowo-kolacyjny bardziej i coś tam, no coś tam jeszcze podziałamy. Zobaczymy. Dzieciarnia teraz na zewnątrz, się tam jeszcze bawią w ogrodzie. Tomek działa oczywiście też ogrodowo i tak to u nas wygląda. Dobrze, kochani, żegnam się w takim razie z Wami. Wspaniałego weekendu Wam życzę jak zawsze i widzimy się w kolejnym filmie we wtorek. Do zobaczenia!